Halo, dzień dobry, witam na Osinie, odcinek 83. Dzisiaj ze mną artysta. Wreszcie mój internet wrócił. Dobry. Wreszcie jeszcze mój internet. No dobra, zamknąłem. Ale jak ten film jest, to już dawno masz internet. A co to jest? Wapno, dobrze. Nie, no wapno nie. Nawóz. Jezu, nawóz. Siedziałem wapno. Dobrze. Myślę, że tyle ci wystarczy. Tyle ile mam? Dobrze. Jo. A. Co? A tu się nie da tak zrobić na zero, bo tu jest, tu było na 300 ustawione. Mówisz? I najmniej mogę na 100. Nie mogę mniej. Dobrze, to wtedy więcej. Wreszcie bacz. A więcej to ile? Nie wiem, tak strzycony. Mam 2900. No to ci wystarczy. 3,5, dobrze. Dobra, 4. No i dzisiaj rozsiewam sobie nawóz z artystą. Tylko nie wiem, czy on tak, do mnie przyjedzie, czy będzie na ten. Czy na innym polu będzie jeździł, nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, czy mam przyjeżdżać do ciebie, czy nie. No to ty musisz wiedzieć. No ja nie wiem. A ty wiesz? Bo ja nie wiem. No to przed domem możesz jeździć tam, o, gdzie jesteś. Możesz to rozsypywać. No to są trzy duże pola nawozu, także no. Robotki troszeczkę jest, tak? A tu już się nie ugniata. No bo... A, oszukałem się z tym. No a w kolejnym odcinku, czyli numer 84, robimy testy kombajnów będą. Także bardzo mocno. Będziemy testować kombajny na żniwach. Bardzo mocno tam będzie. Nie poinformowano, dowiedziałem się dopiero teraz. No bo się nie pytałeś. A Michael wiedział. A czyli to będzie bardzo mocno jutro. Albo jeszcze dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. Niby można, ale nie wiem. Ale pewnie ci nie będzie chciał. No wow. No zabity. No poszedł do dziadka. Do góry? Nie, na skoki. Nara. Ale dostaję ten zeter po garach. Znaczy no po garach, no z prędkości schodzi pod górkę. Ale to nie to co samo, to nie tak samo wyje jak na tym. Jak na płocie. Dobrze. Dobrze. Ta tu na 48,54 to jest jakim cudem tam jest nawiezienie na 100? Jest kawałek na 50 i kawałek na 100. No wiem. Co tam się stało? A nie, bo tam łąka była do tego. Taka dziwna łąka? No takie mniej więcej kształty miała łąka. No i bardzo mocno ciśniemy osinę, no bo teraz przez 3 tygodnie Majka nie będzie. Na kompie. 1 lutego. Tak, a to będzie chyba na tygodnie. A albo tu nie. Są 3 fazy nawożenia. No. To nie jest jak na błocie. Dlatego z tym nawozem najdłużej schodzi. Season bez tego, bez no. PH. Jo. A jak będą nowe serie robić, będziemy kiedyś. To we będzie dwóch, no, we dwóch czy tam we trzech, zależy. Ale na we pewno trzech we trzech. Jest. No ale na jednej gospodarce może kiedyś zrobimy. No to na pewno, no, mod na ten, na PH gleby na pewno będzie dorzucony. Bo to spodobał mi się ten mod. Nie wiem jak wam. Nie wiem, jak tam artyście się podoba ten mod, ale mi się podoba. Bo jest fajny. Bardzo mocno. No. Bo... Potrzebuję.
Musiał to włączyć, dla usiał. Bo potrzebuje. No, bo on potrzebuje to włączyć. Bardzo, bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocno jest, że w jakimś lasku i nie wiem, gdzie jestem. Mówisz? A mnie to fajnie już przybywa na tym polu. Tylko wyłącz mi to wapno wymagane. O, ładnie przypływa na tym polu niebieskiego. Teraz po długości muszę tu jakoś przejechać. W tą stronę będzie ideolo. Ej, idealnie normalnie. Jo. Normalnie, bardzo idealnie będzie. Co tam artysta mówisz, jak u ciebie idzie? Zrobiłem ten clean i mam same przejazdy na prostą i zostały. Dobrze. No, a na tamto pole to jak może mi się uda, to w dwóch pojedziemy. No to bardzo mocno. To są trzy fazy. Jest pierwsza faza, trzecia faza, druga faza, pierwsza, druga, pierwsza i druga. Jo. No tam bardzo mocno jest podzielone to pole. A tam będzie szybko nawóz szedł. Jak drugi raz będzie nawozić trzeba. No tam tylko kawałek będzie. Do nawiezienia. No ten od wjazdu mały kawałek i te dwa długie. No. Teraz dwa i to kółeczko na środku. I koło słupa. Ten fiut. Jo, coś tam się wymyśli. A moje wszystkie pola są nawiezione na 100%, dobra. No tak, bo tu dopiero sialiśmy soję, to nie było innej opcji, żeby to nawieźć inaczej. No chyba, że miałbym gnojowicy tyle. To bym mógł wtedy zrobić, trochę oszukać system, ale nie mam gnojowicy. No właśnie, jak tam gnojowica? O, trzeba będzie TMR dosypać krową, wody dolać. Gnojówka 34 tysiące litrów. Mleko jest za tyle, a mleko za ile chodzi? O, 2050, no to w sumie nie jest taka najgorsza ta cena. Żeby sprzedać mleko? Nie, no pomyślę. Czy opłaca mi się to mleko sprzedawać? No ale teraz będzie ten, bardzo mocno na wiosnę, nie, na za dwa dni chyba, będzie bardzo dobra cena soi, także będzie halo sprzedaż soi. I to już na, mi da, o. Zapotrzebowanie od razu wyskoczyło, jak chcesz gadać o soi. Nie, to na ten a wyskoczyło. Soja jest 2,755. Słabo. Jeszcze 1000 musi podrosnąć. Mówisz, że słabo, dobrze. To poczekaj, cyk. Nie, tu. I suja. Trzeci, czwarty dzień lata. 3,745. No. I za taką cenę będzie sprzedawać. 150 ton prawie jest, no to będzie dużo kasy. Nie, to trzeci dzień. Czwarty to już jest 2,300. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ale teraz... Na ile tu dni jest? Na 6. 6. Widzę. No bo tu jest dużo pól do ogarniania, dlatego mam na 6. I tu nie mam kredytu. Tylko 800 tysięcy. Ale to tam dużo nie zabiera. Oczywiście Mike'owi nigdy się nie chce tyle dni skipować, dlatego zmieni na 3. O kurwa, znaczy no, zapomniałem. Czekaj, ale to bym musiał zrobić i nakładkę zmienić pod co innego, bo mam pod M. Shift M. No, bo za każdym razem jak klikam M w farmingu, to mi się to
A jak to tam wygląda? Ładnie ci ten nawet idzie. A ja mam ile? Raz, dwa przejazdy gdzieś. No zrobione będę miał. No tylko, że moje... Właśnie... No zobaczymy. Bardzo mocno dwa przejazdy, 2,5. Jo. No zobaczymy, jak to tam pójdzie. No, który Michael przyjdzie. A ty nie jeździsz tam do końca? Gdzie? No cały czas prosto i tam na 35. Nie. Czego? No bo tam się zrościamy. No, no to chyba tak. Jeszcze 34 bardzo mocno wapna wymaga. No wiem. No po żniwach się rzuci wapna. Jak będzie może trochę więcej do wapnowania. No 33 chcę kupić wreszcie też. I połączyć to z tym polem tutaj co robię. I ten cypek muszę dołączyć do 36. No to się wszystko da. Czyli to trzeba czasu i pieniędzy. Znaczy bardziej to pieniędzy niż czasu. Mógłbym zaciągnąć na maksa kredyt i kupić, ale to co to by było? To bez sensu. No. Artysta. Na co tu trzeba kasę zbierać, teraz mówisz? Bo potrzebuję. Też tak myślę. No, bo potrzebuję. No, na co kasę zbierać? Bo potrzebuję. Nie, no ja mam plan sprzedać te kombajny moje. Jak już ktoś ma, to czy mógłby pożyczyć na kilka godzin? No, bo potrzebujesz. No, a jak ktoś ma, to może pożyczyć na kilka godzin. Michaelowi są potrzebne pieniądze bardzo mocno na kilka godzin. Później odda. W naturze albo... Bo właśnie ja zrobimy ten... bardzo mocno 315 tysięcy pozbierał teraz. Po co? 10, 41, 44, 46. A na tym nam mówisz. I to bardzo mocno połączył. No tylko, że tam droga jest. A polno. No, na 47 to jest droga. Ale jaka, zwykła czy polna? No, polna. W sensie taka... No ale to tam nie będziemy 47 łączyć przecież. No nie. Ale chodzi o ten land, że 40... Kupimy ten land za 315 i to połączymy razem wszystko i będzie jedno wielkie, fajne pole duże. I będzie halorka. Mówisz? Jo. Chciałbym się do Gianca wejść wtedy, żeby tą drogę tu wywalić między 54 a 41. Żeby to złączyć. Czekaj, 54 a 41? No. Ale tam jest droga polna przecież, niezwykła. To nie możesz jej przeorać? Nie, bo ona jest kładzona w Giancie. A to głowo. To chyba, że tam teren podnieść i ją zasypać. Też tak idzie. Chyba, że tam lekko teren podnieść i ją zasypać. Czekaj, musiałbym zobaczyć, jak to wygląda. Tylko muszę tam dojechać. Bo to może normalnie pędzlem ją zasypać. No... Pędzlem to zrobimy szybko, a tak to będziemy się musieli bawić. I dłużej zejdzie. To w sumie co ty będziesz się bawił? W czym? No z tą drogą, w zajęcie.
jakbyśmy robili przez Gianta. Tylko że wtedy dłużej czasu by nam zeszło, bo byśmy musieli pobierać mapę. No, to wtedy już bym przygotował mapę już pod koniec. Seriki. No to już ładne kawałki się robią, pola, nie? Ładne kawałki to są już. Parę hektarów już jest w tych kawałkach. Tylko to 23 mi nie leży, bo tam nic... No. Ale trzeba, trzeba będzie wypier... No. Wywalić i by fajnie się tyle połączyło pole, by było takie fajne duże pole już. To trzeba pomyśleć, artysta, o tym. W sumie to bardzo mocno można podnieść tą głowę. Kurwa, jaką głowę, drogę. Głowę podnieść. No i treksem te drzewa bardzo mocno wyciąć. A je, można sprzedać. Ale tu... Te przy 46, a przy tym dużym polu? No. Ale tu jest jedno, którego nie można sprzedać, takie chujowe, z tymi liściami takimi jebanymi. No to ja je w giancie usunę. I ten drogi. Ale to będziemy się bawić w giantca, czy będziemy podnosić teren? A chodź na 23, morda. Ups. Co to robi? Ja nic. Myślałem nad tą drogą, czy jej nie usunąć tutaj elegancko, nie? Tych wszystkich tu rzeczy. I ten dół tu zasypać po prostu. Nie. Tą drogę po prostu tutaj ten dół cały zasypać i tu mieć jak już wielki, wielki land. I on by się od 33 zaczynał, a kończyłby się na 49. Tylko czy to nie będzie za duże pole wtedy? Ta, wiesz co? Co? Wyjebać te drzewa wszystkie stąd i jeszcze połączyć z tym. Nie, nie, mordo, nie, nie, nie. Tak to nie. To by było od dołu mapy do samej góry mapy pole. Ale to by się dało zrobić. W sensie, Dałoby się. Wywaliłbyś tą drogę w giantcie i drzewa i byś się połączyło. A nie, bo teraz... Nie, asfaltu nie trzeba było wywalać. Nie, nie, to... Wystarczy tutaj parę drzewek, kurwa, wywali stąd i tutaj ten dół zasypać. No wiem, ale mógłbyś tu też te drzewa wywalić, tą drogę i połączyć wszystko. Nie, na tej drogi nie będę usuwał. Wtedy już by całkiem pusto by tu było. Ale w sensie chodzi mi, że jakbyśmy to łączyli. A tą drogę zostawić czy nie zostawiać? Nie wiem, tej drogi. Właśnie nie zastanawiam się na tą drogę tutaj, na tą co biegnę. Nie wiem, gdzie jesteś. No koło dziesiątki jestem. Nie wiem, co z tą drogą robić, czy ją zostawić, czy wywalić. Nie, ale przez tu pole będzie łączone bardzo mocno. O z tym tu całym. Do końca. A w najgorszym przypadku może byłoby te krzaki sprzedać i te drzewa i 47 jeszcze do tego dołączyć. Ale to już chyba za duże pole będzie, co? To już chyba za duże będzie. Ale wiesz, powiem ci tak, że tak naprawdę to tu by się dało zrobić tak. No pół mapy, jedno pole. Nie. Tu by się dało zrobić tak, że cała mapa, jedno pole, tylko że asfalt trzeba by było usuwać. No tak, ale to będzie już chyba, to by było za bardzo za bardzo albo pusto. Albo po prostu dwa pola zrobić. Że to całe pole, co mówiliśmy z 47 razem, do 49. No to wtedy ja bym musiał to... Dobra, pomyślimy później. I tu drugie od 19 do 50, też drugie pole.
A co, to chce tą drogę chcesz orać? Tutaj tą drogą chcesz bardzo mocno ją zaorać? Tutaj. Tak, tam jest asfalt czy zwykła? Taka zwykła polna, w sensie taka oralna. Tu jest droga oralna. Oralna, dobrze. No. Może ale być i oral. Mi obejmie. Ale to... Nie, no ja bym chyba zostawił tę drogę i 50 po prostu zostawił oddzielną. Nie wiem, bynajmniej takie jest moje zdanie. Czyli bynajmniej od 6 do 19, dobrze. Jako co? Jaka 6? Co? Nie! Od 51... Od 51 do 19. Do 14. A 19 też? No tak. No bo tutaj tej drogi nie ma usuniętej, tu jest droga usunięta. Ale to patrz, wtedy na przykład jakbyśmy tak zrobili, to 49 też by była, musiała być osobna. Chyba, że tamta droga jest oralna. Ona nie jest oralna, ale mógłbym zrobić taki make, że tak jak mówiliśmy, to wielkie pole o 46, powiedzmy, by się zaczynało, a kończyłoby się na 47. Będzie taki wielki kawał pola. 47, co? No w sensie 46, o 46 do 29, 49, 47. Taki wielki kawał pola można też zrobić, bo tu jest dalej droga oralna. O, i tu można jeszcze dużo terenu doorać. Ja myślałem, żeby zrobić, że 47 tak jakby osobno. Tu od tego pola, co jest tak jakby w tej trawie, co nie jest pole, tylko po prostu poza terenem, do 36 jedno pole, 47 samo i od 32 do 29 i 49 jedno i tu od 51 do 19 i 14 jedno i 50 osobno. Nie, dobra, po odcinku pogadamy o tym. Dobrze, no. My tu gadu, a robota się nie robi. No właśnie, dawaj, nałożymy to. Myślałem, że ty mi tak go ukradł. Klasa. Mówisz? Tu od góry dawaj jeść tutaj, od tych domków. No, dobrze. To po odcinku sobie pogadamy, jak można by te pola by tu zrobić, żeby było w miarę dobrze. W sensie, żeby tak zbytnie nie inny... A, jeszcze tam skończyłem. W sensie, można by zrobić tak, jak ty mówiłeś, to jedno na przykład... W sensie, jak już byśmy robili takie duże pole, to ja bym nie zrobił od 46 do samej góry 47 i 49. No nie, no to tylko nie. Ja bym zrobił też 54. Jak już. Tylko, że dużo łączenia by było. Ja ci powiem, jak to zrobimy, ale to po odcinku ci zrobię, powiem. Ja bym zrobił 54, w sensie od 54 do 36 jedno pole. Czekaj, 54 to... W sensie chodzi ci, że... Po 54, 46, 44, 41, 10 do 36. No, to by był jeden kawałek. W sensie z dziesiątką też, nie? No to ja o tym myślałem. No a potem 47 byśmy zostawili i 49 oddzielnie najwyżej. Albo byśmy połączyli te dwa pola najwyżej, ostatecznie. I 49 i 47 można połączyć. To by było, nie było dużo roboty. A kolejne pole by się zaczynało od 33, a kończyłoby się na 29. O. No, i to brzmi jak plan. Co ty myślisz? Dla mnie szczerze obojętnie, można by zrobić takie jedno wielkie pole. Nie, no takie to... By było fajnie. No, zapomnę ci tak, to... Może i fajnie by było, ale to tak... Nie wiem, to mi by się chyba zanudziło na tym polu, jakbym miał to wszystko obsiewać i potem to kosić. No mi by się nie chciało tego łączyć. Nie, no to... Zrobimy tak, jak mówiłem. Zrobimy, czekaj, czyli to by było raz, dwa,
3, 4, 5, 6 pól na mapie by było. Łatwo, nie? A na przykład to pole, co to jedno Ała. Takie duże, w sensie od 36 tam do samego dołu, gdzie jesteś, to ja bym na przykład ja bym tak jakby zjechał jeszcze tym polem kawałek w dół do tamtej drogi, co jest na 47 między tym gównem a normalnie polem. No w sensie ta L-ka tak jakby co jest przed tobą. No ale to... Dobra. Żeby ją dołączyć jeszcze do tego pola, tak jakby. Nie, no mordo, nie. Bo... Żeby dołączyć ją do 47, to i tak musi być Halo Giant, bo tą drogę musisz wyjebać. Tam bardzo mocno. Nie, to nie będziemy tak kombinować chyba mocno. No to już będzie za bardzo przekombinowane chyba. Mi się zdaje, że to już będzie chyba za bardzo przekombinowane. A mi się wydaje, że to by było fajne pole. Tylko... A, co to będzie, Kosiu? To było Halo 8 pracowników. Jo. Bo nikomu by się nie chciało tego robić. No bo tu będziemy mieli 4 albo 5 kombajnów na koniec serii. A skąd tyle osób wziąć? No my wszelkie pracowniki. Postępuję. A skąd ty raz wziąć? No, bo potrzebuję. Ale to było dobre. No, bo potrzebuję. A na koniec serii będzie 5 kombajnów. No, a po co? A, no bo potrzebuję. Powiem ci tak. To, co będziemy testować kombajny, to ewentualnie możemy wszystkie kupić. Bo mam na testy 4 kombajny. I... Ale to wszystkie 4 w jednym czasie będziesz testował? Nie. Co odcinek inny kombajn będzie. A no. Ja drogę bardzo mocno i drzewka nałożę. A ty tam już jesteś, dobra. Co dawaj to do mnie od drugiej strony jechać i... Tam od tych drzewek, bo te drzewka można sprzedać, bo ja stawiałem w tym. W grze. Te sosenki można sprzedać. Czy co to tam jest? No nie wiem, artysta, pogadamy po odcinku, ja? Jak to zrobimy. Ale ja bym zrobił tak, jak mówiłem, no, że od 33 pola, w sensie ten taki cypelki, do 29 to by było jeden kawałek i to by była najlepsza opcja. To będzie najlepsza opcja, ja ci mówię. Nie wiem, ja tu bardzo mocno napierdalam w cytr, żeby przesunąć GPS-ka. Mówisz? Nie wiem, moim zdaniem tak by było najlepiej. Tylko jak ja widzę, jaki ten kawałek już jest tutaj, bez łączenia, to co dopiero będzie, jak to będzie połączone do 36, to będzie wielki kawał pola. Ten kawałek, gdzie ja tu jeżdżę teraz, to jest wielki kawał już, a gdzie tu jeszcze dalej. Nie wiem, jak przyjdzie Michael, to też się pogada o tym najwyżej. Jak przyjdzie Michael, to pogadamy o tych polach, ale ja mówię, ja bym nie robił takiego wielkiego pola, jak ty chciałeś, bo to będzie za duże po prostu. Tylko ja bym zrobił 50 oddzielnie i dobra, no pomyślimy jeszcze nad tym. Na pewno pomyślimy o tym. Ale to musi być Michael. Michael będzie za 40 minut. Nie no, za 29 minut. No, bo potrzebuję. Bo
Nie mogę z tego. Ile pracowników? No, bo potrzebuję. Ale to będzie, powiem ci tak. Żeby kupić samo 47, to musimy 2,5 miliona. Więcej. 2,700. Jo. A jeszcze tam halo równanie terenu na 47 kawałek. No to 3 miliony potrzebujemy na 47. Ale nie wiem. Mi się zdaje, że to będą za duże pola chyba, tak jak myślimy. A ja mam plan. Dobrze. A ja mam plan skończyć odcinek, bo jest 32 minuta, to wystarczy, co? Mam plan, żeby wykonać go sam. Teraz powinno być, no bo potrzebuję. Ej, a ty tam od wjazdu... Tak. Zrobiłem. Bo potrzebuję. Nie mogę. <Dobra. ogień. śmiech> Nie mogę, nie. A ty tam od wjazdu? No tak, no bo potrzebuję. Nie no, artysta, ale to jest świetny bint. A po co? No, bo potrzebuję. Bo potrzebuję. Dobra, tak, ja potrzebuję skończyć ten odcinek, także na razie trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, który już będzie z Michaelem i artystą. Na razie trzymajcie się, cześć. Na razie.